przyciąga Państwa uwagę napęd tego modelu. Proszę Państwa, przekracza jego wagę, stąd możliwe są loty w pionie, zawisy, co zresztą pilot Jonasz Potocki na pewno nam zademonstruje. W tej chwili wykonuje figury akrobacyjne, pędzli, przejście do beczki do lotu poziomego, połowa pędzli zewnętrznej, lot na plecach. Przejście półbeczką do lotu normalnego. Kombinacja pętli i beczek na wznoszeniu. Ta faza lotu jest taką klasyczną akrobacją, jaką demonstrują prawdziwe samoloty. Zresztą bardzo podobne, bo ta ekstra, przy której tutaj stoję, to też model samolotu akrobacyjnego wykonany tylko w mniejszej skali, a Raven, którego oglądamy, to też samolot, który rzeczywiście modelarz stoi na ziemi, ale jego wszystkie komendy są wydawane przez to małe radio, przez nadajnik, którym steruje model. Ja mówię tak oględnie dla Państwa niebędących modelarzy, dla wszystkich, którzy może po raz pierwszy dopiero widzą taki model latający, a jest rzeczywiście co oglądać, bo model o imponujących rozmiarach. Rozpiętość 3,40 m, silnik 150, silnik 210 cm, proszę Państwa, to prawie tyle, ile kiedyś NZ-ki. Trudno sobie wyobrazić moc tego silnika, która wielokrotnie przewyższa tamte dawne motocyklowe silniki. Zresztą zaraz to zobaczymy, co potrafi taki model. Proszę zwrócić teraz uwagę, żeby się skrzydło, ale bezpiecznie opada. To się zdarza. Przykre. Przykre, bardzo przykre. Jerzy Makula. Dobry. To, co powiedziałem, że bardzo dużo jest dynamiczne. Jak dla modelu pojemności. A w powietrzu jak 55M pilotowany przez Mirosława Jancewicza. Model sterowany jest aparatem Hubaba. Na częstotliwości 2,4 GHz. Widzicie Państwo, jak są możliwe pionowe loty. Taki pionowy lot byłby możliwy aż do utraty wysokości, widoczności. Oczywiście wszystko to jest związane z tą dużą mocą i po nabraniu tej dużej wysokości widzieliśmy płaski kordociąg odwrócony, a w tej chwili model kontynuuje lot na plecach, już w tej chwili w pozycji normalnej wykonuje powolną beczkę sterowaną po kręgu. Ale wieje mocno. Wykonuje wiązanki figur akrobacyjnych składające się z beczek, pętli i ja nie będę Państwa zanudzał nazwami tych figur, ponieważ modelarze, którzy to oglądają, doskonale znają wszystkie te figury, a dla Państwa, którzy jesteście tutaj może po raz pierwszy albo sporadycznie na modelarskim lotnisku, postaram się tak mówić, aby ta figura nazywa się przewrót. Ta figura.
figura, którą oglądam, tylko korkocią. Ja powiem wszystkim, to był taki fajny z Państwa po raz pierwszy może oglądający, to żywa ta figura, której pionierzy lotnictwa często nie potrafili jakości pilota, ale czas nieubłaganie płynie. Jest jeszcze wielu chętnych, chcących zademonstrować przed Państwem swoje modele i swoje umiejętności. I oglądamy wspaniałe podejście, przyziemienie, lądowanie. Proszę o brawa dla pilota. Było naprawdę co oglądać. Wspaniały pokaz akrobacji zakończony lądowaniem i korowaniem na miejscu. Spalinowym, napędzany jest silnikiem spalinowym, którego paliwem jest spirytus metylowy z olejem, ilość oleju. Śmigłowiec w locie odwróconym, jest to śmigłowiec akrobacyjny. Prawdziwe śmigłowce nie są zdolne wykonywać tak ekstremalnych figur akrobacyjnych. Nawet te zawodnicze śmigłowce pilotowane przez najlepszych akrobatów światowych nie są w stanie zademonstrować tego wszystkiego, co wolno jest modelom napędzanym silnikami spalinowymi bądź elektrycznymi, ale w odróżnieniu do tego, że ten pilot jednak cały czas tu w przypadku modelarstwa pozostaje na ziemi. Szczególnie poddawanych torturom, jakie Państwo widzicie, przeciążenia, jakie działają na wszystkie elementy przeniesienia napędu, na kardany, na łopaty, na mechanikę modelu, na śmigło ogonowe, na tąbelkę, są tak duże, że trudno to sobie nie wyobrazić, że dynamika tego lotu nie potrafi zniszczyć tych płaszczyznach. Zobaczcie Państwo, że model wykonuje beczki, wykonuje lot z ciągiem wstecznym. Może wykonywać właściwie dowolne elementy. Które daje nam tyle radości, ale niestety jest okupione wieloma rozbiciami. I brawa, brawa dla Bartka. Zapytamy Bartka jeszcze tylko właśnie, ile modeli już rozbił. Bardzo pięknej, perfekcyjnej sztuki i pilotażu, to może nie.